Nauczyciele z pewnością bardziej rozumieją uczniów ze względu na wiek czy doświadczenie, a uczniowie mają z tym problem, żeby zrozumieć, jak jest ciężko nauczycielom. Bardzo istotne w tym wszystkim jest pomoc psychologiczna. Uczniowie, którzy wydawali się mocni, okazuje się, że zdalne nauczanie tak bardzo ich przytłoczyło, być może jeszcze jakieś inne problemy. Okazało się, że to było dla nich za wiele. Bardzo ciężko na pewno było z motywacją, samozaparciem, samodyscypliną. Na pewno ambicje gdzieś tam poszybowały delikatnie w dół na czas zdalnych lekcji. Dla nauczycieli na pewno też ciężkie było przyciągnięcie uwagi uczniów. Bardzo ciężko zaangażować kogoś, kogo się nie widzi. W normalnym nauczaniu czasem trzeba było czekać 3-4 dni na nauczyciela, zanim się z nim spotka w szkole. Uważam, że ogromnym plusem był kontakt z nauczycielem, bo niezależnie o której godzinie napisaliśmy do nauczyciela, to i tak mogliśmy się spodziewać odpowiedzi. A czego nauczycielom brakuje? Wy byście powiedzieli, chill out. Wakacje! Tak. Nie da się ukryć, że praca nauczyciela w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie była pracą bez wymiaru, żeby ta lekcja, która nam się przydarzyła, przyniosła efekty długotrwałe, korzystne i dla uczniów, i dla nauczycieli. Te szanse muszą być po obu stronach i wy musicie dać szansę nam wykazać się, że wchodzimy w jakieś pewne zmiany, ale też my musimy dać wam więcej czasu. Co chcielibyście przenieść z nauczania zdalnego do szkoły stacjonarnej? Szczerze, z całego serca ja bym chciał mieć możliwość ściągania. Jednak bardzo duża grupa społeczeństwa przez pandemię utraciła pracę i nauczyciele tutaj byli tą grupą uprzywilejowaną, tak? Po prostu wykonywaliśmy swój zawód w inny sposób. Jak mieliśmy nauczanie zdalne, to ten kontakt, pomimo tego, że wyglądał inaczej, też powiedzmy, że był wygodniejszy. Był to trudny czas też dla nas. Cały hejt, który wylewał się w mediach społecznościowych, niech sobie mówią. Ja uważam, że mam coś do zrobienia i wydaje mi się, że nie zniechęciło mnie to zupełnie. Merytoryczne potrzeby były tak ogromne i one dotyczyły nauczania was, wychowywania was, bo o tym przecież też nie można było zapomnieć. Gdybym ja na przykład dzisiaj chciał studiować, to zobaczcie, mogę studiować na całym świecie. Takich nie miałem możliwości 2 lata temu. Na przykład dzisiaj osobiście uważam, że można studiować 2 kierunki jednocześnie bez żadnego problemu. I zobaczcie, jak to otwiera pewną perspektywę. Lekarze po zdalnych lekcjach, czy my jako mechanicy, mechatronicy po lekcjach zdalnych będziemy mieli dużo większy kłopot. Jeżeli dojdzie do takiej powtórki, to na pewno inaczej spojrzę na swoją pracę i na pewno będę bardziej się przykładał do tego. To ważne, co mówisz właśnie, żeby wyciągnąć dobre wnioski. Pamiętaj, że to się kameruje. Wiem.